Świąteczne bajki Merix Studio. Małe kroki. Tato, długo jeszcze? Jeszcze z kwadrans. Muszę dokończyć jedną rzecz. Palce Łukasza tańczyły na klawiaturze, gdy kończył wyjątkowo długą sekwencję kodu. Dopiero spojrzał na chłopca, gdy wstawił wszystkie nawiasy. Dwunastolatek wyglądał na zrezygnowanego. Czemu masz taką minę? Bo pewnie za kwadrans powie, że jeszcze chwila, a potem, że jeszcze chwila i nie pójdziemy. Skoro ci powiedziałem kwadrans, to kwadrans. A teraz nawet mniej. Mężczyzna uśmiechnął się. Idź po bluzę i grubsze spodnie. Na lodowisku nie będzie za ciepło. Po kwadransie Franek, ubrany w bluzę wyciągniętą z dna szafy oraz grubsze spodnie, podszedł do biurka taty. Mężczyzna akurat wcisnął Enter i wyłączył komputer. A nie mówiłem, że tylko kwadrans? Potargał włosy chłopca i ruszył do przedpokoju. Tato, co to za kod piszesz? To lista zakupów, mówiąc najkrócej. Dzięki tej aplikacji będziesz mógł dzielić listę zakupów z innymi osobami. Przynajmniej na początku, bo potem dołożymy inne funkcje, jak zapisywanie ciekawych ofert ze sklepów internetowych. Jeszcze czapka i lecimy. A to nie lepiej od razu dodać wszystkie bajery? Nie, lepiej zacząć od czegoś małego, żeby jak najszybciej widzieć rezultat, a potem na tym budujesz resztę. No, wychodź. Bez sensu. Budowałbym od razu wersję na wypasie. A czemu? No, żeby mieć to z głowy i żeby od razu pokazać, jakie jest czadowe. A gdyby coś poszło nie tak? No, ale co? No, gdyby nagle zmieniło się otoczenie biznesowe. Franek rzucił ojcu przeciągłe spojrzenie. Łukasz zaśmiał się. Co ja mówię? To spróbujmy inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś na bezludnej wyspie. Przeżyłem katastrofę lotniczą? Nie, żadnej katastrofy nie było. Po prostu nagle znajdujesz się na bezludnej wyspie, ale masz dostęp do wszelkich materiałów. I co tam robię? No właśnie, znalazłeś się tam wczesnym przedpołudniem i wiesz, że przed nocą na pewno się nie wydostaniesz. Co robisz? Szukam jaskini, żeby mieć gdzie spać. Tak, załóżmy, że żadnej nie ma. Co wtedy? Szukam miejsca, gdzie zbudowałbym prosty szałas. Świetny pomysł. Załóżmy, że dach ci trochę przeciekał. No, pewnie bym go uszczelnił liśćmi. I może pokusiłbym się nawet o coś w rodzaju drzwi? No, ale czemu pytasz? No to ty mi powiedz, czemu nie postanowiłeś od razu zbudować podpiwniczonego domu? No bo powiedziałeś, że muszę zdążyć w jeden dzień. Nie zbudujesz tak szybko domu. Słusznie. Ale wyobraź sobie, że spędzasz w szałasie jeszcze kilka dni i nagle zmienia się pogoda. Zaczyna padać dzień i noc. Okoliczna rzeka wzbiera i porywa ci szałas. O nie, nie będę miał gdzie spać. Ale możesz skorzystać z doświadczenia, które zdobyłeś. Tylko tym razem pójdziesz budować gdzieś wyżej. Franek spojrzał z ukosa na tatę. Gdybym chciał w tym miejscu wybudować dom, zalałoby go w trakcie budowy i nie miałbym kompletnie nic. No właśnie, dlatego warto zaczynać od małych rzeczy i potem je ulepszać. Nawet jeśli coś się zmieni, jest szansa, że wciąż wykorzystasz choć część z tego, co już masz. O, jesteśmy na miejscu. Lodowisko powitało ich kolorowymi światłami i skoczną muzyką. Szybko ubrali łyżwy i ruszyli na tafle. Gdy wrócili do domu, Franek nie czekał już na kolację. Marzył tylko o tym, żeby się już położyć. Był piekielnie zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. Usnął, gdy tylko przyłożył głowę do poduszki. Śniła mu się bezludna wyspa i wspaniały szałas, który wybudował. Codziennie go trochę ulepszał. A to dodał panele słoneczne, a to inteligentne sterowanie światłem, skoro był prąd. A na koniec dodał dmuchany basen. Chłopiec uśmiechnął się przez sen. Choć nie było wcale tak wcześnie, za oknem było jeszcze ciemno. Łukasz przeciągnął się i nasłuchiwał. Słyszał jakieś szmery, więc założył, że Franek już nie śpi. Mężczyzna wstał ostrożnie, żeby nie obudzić śpiącej obok żony. Przeszedł cicho kilka kroków i zajrzał do pokoju syna. Chłopiec siedział po turecku na łóżku i coś rysował. Łukasz zapukał cicho, żeby przeciągnąć jego uwagę. Cześć, tato. Wchodź, coś ci pokażę. Co tam rysujesz? Moje miasto, które zbuduję. Twoje miasto? A z czego je będziesz budował? Przecież, że z klocków. Łukaszowi tylko przeszło przez myśl, ilu zestawów jego syn będzie potrzebował, żeby urzeczywistnić swoją wizję i westchnął w duchu. A wizja miała rozmach. Poza dzielnicami mieszkalnymi ze szkołami i placami zabaw, miasto miało też aleje handlowe oddzielone rozległymi parkami od dzielnic biznesowych, które z kolei pyszniły się biurowcami o fantazyjnych kształtach. I zamierzasz je zbudować? Tak, tato, ale nie od razu wszystko, tylko budynek po budynku, dzielnica po dzielnicy, a całość będzie gotowa. A jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego? Będę zmieniał plan na bieżąco, żeby mnie nie zalało. Wyszczerzył się. Mhm. Łukasz tylko mruknął w odpowiedzi. Klocki Franka skończyły się już po 3 dniach. Chłopiec zamienił je w piękne kamienice i parki. Łukasz przeszukał piwnicę oraz piwnice swoich rodziców, próbując odnaleźć swoje stare zestawy. Przysiągłby, że miał ich więcej. Wystarczyły na tydzień i dzielnice nowoczesnych biurowców.
ale do ukończenia miasta z wizji Franka wciąż było daleko. Tato, opowiedziałem w klasie o moim planie budowy mega miasta. Koledzy i koleżanki pożyczą mi swoje zestawy. Wspaniała wiadomość. Zastanawiam się tylko, gdzie będziemy trzymali rozrastające się w tym tempie miasto. Nasza wychowawczyni zgodziła się, żeby trzymać część na zapleczu klasy. I to mnie natchnęło, żeby przeprojektować miasto na wyższe. Dzięki temu zajmie mniej miejsca i będzie je łatwiej zaprezentować. Czyli zaczynasz od nowa? Nie, przebuduję część budynków. Dam im dodatkowe piętra. Ze stawami kolegów i koleżanek miasto szybko się rozrastało. A ponieważ o projekcie usłyszały także dzieci z innych klas, liczba dostępnych zestawów znacznie wzrosła. Franek znowu musiał nanosić zmiany w projekcie. Chciał zrobić tak, żeby każdy zestaw został wykorzystany w określonym miejscu. Dzięki stworzonej mapie mógł każdemu wskazać, co zbudowano z klocków, których użyczył. Żeby wspomóc Franka w jego projekcie, Łukasz znalazł i ulepszył aplikację, która na podstawie zdjęcia klocków podpowiadała, co można z nich zbudować. Naturalnie Franek miał własne pomysły, ale aplikacja pomagała oszacować objętość budynków. Święta pozwoliły jeszcze zwiększyć rozmach projektu, gdyż sporo kolegów i koleżanek Franka znalazło nowe zestawy pod choinką. Strasznie to ucieszyło chłopca, choć jednocześnie wiedział, że czeka go kolejna tura przeprojektowywania miasta. Nad czym tak dumasz? Łukasz zagadnął syna, który zamyślony mieszał łyżką w zupie. Czasem się zastanawiam, ile jeszcze razy będę musiał zmieniać ten projekt i czy kiedykolwiek go skończę. Na moje oko to mogłeś go skończyć już dawno temu. Miasto jest duże, chyba nawet większe niż pierwotnie planowałeś. Niby tak. Tato, a ty kiedy poznajesz, że twoja praca jest już gotowa i nic nie trzeba więcej z nią robić? Oj, to tak nie działa. Jak nie? Przecież kończycie kiedyś rozpoczęte rzeczy. Tak, Franku, kończymy. Rzeczywiście oddajemy wersję, którą w danym momencie uważamy za ukończoną, czyli taką, która ma wszystkie funkcje, które na początku chcieliśmy dać. Ale już w trakcie pisania kodu wpadamy na pomysły, jak ulepszyć nasz produkt. Nie dodajemy jednak tego od razu, bo wtedy projekt wydłużyłby się w nieskończoność, bo cały czas byśmy coś dodawali lub zmieniali. A tak, stawiamy sobie granice. Robimy to i to i uznajemy produkt za gotowy, a potem rozwijamy go dalej. Co to znaczy? To, że dokładamy te rzeczy, na które wpadliśmy później. Pomyśl o swoich grach. One przecież też mają od czasu do czasu aktualizacje, prawda? To zmiany, które nie tylko usuwają błędy, ale dodają też nowe rzeczy. Czyli praca tak naprawdę nigdy się nie kończy? No, możesz tak powiedzieć. Gdy masz produkt, na którym ci zależy, chcesz go ciągle ulepszać, nawet kiedy oddałeś go już użytkownikom. Kiedy dojdziesz do wniosku, że już niczego nie trzeba dodawać, to znaczy, że produkt już się przeżył i trzeba zastąpić go nowym. Nie ma rzeczy doskonałych? Nie, Franku, zawsze coś można ulepszyć. Czyli mógłbym ogłosić, że miasto jest już gotowe, a potem dalej je rozbudowywać? Tak, zawsze mógłbyś powiedzieć, że będzie się rozrastać jak w prawdziwym świecie. Przecież miasta ciągle się zmieniają. Franek uśmiechnął się szeroko. Gdy zaczęły się ferie i szkoła była pusta, Franek wraz z kolegami i koleżankami przenieśli części miasta do sali gimnastycznej, żeby je wszystkie połączyć. Całość robiła imponujące wrażenia. Ogromne miasto z mocno zabudowanym centrum, gdzie strzelały w niebo szklane drapacze chmur umiejscowione obok historycznych kamienic i parków. Dalej rozciągały się dzielnice mieszkalne z oknami wychodzącymi na meandrującą rzekę, po której pływały stateczki wycieczkowe oraz całe zastępy kajakarzy. Nie brakowało też szkół, sklepów i ogrodów zoologicznych oraz stadnin, bo akurat sporo koleżanek Franka znalazło pod choinką zestawy ze zwierzętami. Po drugiej stronie miasta było też lotnisko z bazą nowoczesnych myśliwców. Również po kłosie świąt. Po złożeniu całości dzieci długo w milczeniu przyglądały się miastu. I co teraz? Zapytała Zuzia. A teraz będziemy je przebudowywać. Zobacz! Franek wskazał pusty plac niedaleko jednego skrzyżowania. To miejsce możemy zmienić w park. Albo deptak. A tam rozstawić namiot cyrkowy, bo akurat zjawi się cyrk. Cyrk zimą? Zdziwiła się Zuzia. No to zrobimy miejskie lodowisko. A cyrk pojawi się wiosną. W końcu miasta żyją i nasze też będzie.